Siema ludzie, jestem Kapiek 3.0 i witam was w dzisiejszym odcinku z... Bartok Moszkow. Witam was w kolejnym odcinku z The Escapist. No, i co chcesz, Moszka? Serio? Bartok Moszkow mnie atakuje. Strażnicy, powiem wam jedno. Hehe. Dawaj. Muszę sobie zrobić coś do tego, do walki jednak. I teraz mam wam wcześniej to poszło tutaj. Takie coś. Dobra, sam wracaj na miejsce. Teraz poczekamy chwilę, no bo lag, bo wszyscy idą. Dobra, wal się, głupi strażniku. Celem dzisiejszego odcinka będzie najprawdopodobniej zrobienie sztucznego klucza. Bierzemy nożę, szczoteczkę i idziemy do roboty. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja robota wcale nie jest taka zła. Z jednej prostej przyczyny. Będzie mi bardzo łatwo zbudować po prostu podkop. Rydel. O kurde, weź tu otwórz. Hop, no idziemy. Dobra, jak mi walą w pracy, to sobie ją jeszcze raz wezmę. Praca ogrodnika jest dobra ze względu na to, że codziennie masz nowy rydel i jakby możesz codziennie robić podkopy nowy. Hehe. Oczywiście w dzisiejszym odcinku nie będę już taki dobry i dam wam reklamę. Czy w sensie, że będę już miły i dam wam reklamę. Wiem, że je lubicie, kochacie wręcz. Więc polecam zajrzeć do opisu i tyle. Hop. Praca. Praca. Pewnie się zastanawiacie, kiedy będzie Minecraft. Otóż, powiem wam tak. Będzie. Wtedy, kiedy będzie. No, tutaj też są rzeka. A, dobra, hop, motyka. Siekiera, motyka. No siema, Bartok Moszkow. No, nie walisz mnie, halo. Samuel, no, wiesz. Zobaczmy, co wy tutaj macie. Trzy gwiazdki. Okej, żyletka, spoko, mogę ci dostarczyć. Łom, spoko, postaram się. Teen Five. Podczas kolacji, 2 na 10. Czego chcesz, Asus? Nie. Niczego, okej. No. Czyli Hubertow Moszkow próbował po... Nie. Samsung atakuje konkurencję. Samsung zaatakował nuba, okej. Na pewno jest jakaś firma, taki nub.
Popołudniowe okienko, no i okej. Okej, zapomniałem, że oni dalej są dla mnie zbyt silni. Kurde. Brakuje mi dosłownie niewiele. Siła, 40 siły muszę wbić. Muszę wbić siłę. Jestem bardzo głupi. Mogłem chociaż zostawić ten rydel. A tak, no dobra, nie wiem. Proszę nie wnikać w moją głupotę. Dobra, 43 siły. Powinno starczyć. Teraz potrzebam już tylko noża, szczoteczki. Czyli potrzeba mi szczoteczki do zębów. Biurko pana bezimiennego. Okej, zobaczmy. No dobra, kolacja zaraz. Nic ciekawego. Zobaczmy, czy Bladi coś ma. No, Bladi powinien mieć kałasza, żeby robić pranki na Krzysiach, ale nie ma, to bardzo podejrzane. Za to mam jędówki, które możemy sobie od razu zużyć. Dobra, na kolację mnie nie będzie. 10 wkurzenia strażników mi wpadnie i tyle. Kurde, nic. Jest noż, szczoteczka. Jest noża, szczoteczka. Aleluja, aleluja, aleluja. Nie, tki tu nie wywalamy, dostarczy. To jest bardzo potrzebne. Jak wiemy, bardzo potrzebnych rzeczy się nigdy nie wywala. Czas ćwiczeń. Okej, no to pójdźmy sobie, poćwiczmy. Może Hubertów Moszkow spróbuje mi coś zrobić. No siema, wbiłem na imprę. Słyszałem, że tutaj impra jakaś jest, XD. No siema, niedoperz. Mam pomysł, wymarnujemy po prostu siłę. Patrzcie, jakie siła wymarnowuje. O, dobrze, proszę panią w strażniku, bo jestem zmęczony. O, Orlen. O, prysznice. Najlepsza pora do pokrzyknięcia. Zostało wam 45 sekund życia i podłożenia bomby XD. Tak, gdzieś jest Hubertów Moszkow. Nie, tylko ten strażnik głupi. To tutaj zaatakował nubek. To czarne okienko, okej, drewno to mi się przyda, chociaż nie przyda. Tak, to się przyda do zrobionego zbejtowania jakiegoś strażnika, żeby przyszedł i pobicia go. Powiedzmy, że o tutaj. O, niby na widoku, ale jednak chociaż nie, bo tutaj są te głupie mury, a to mnie wkurza. Okej, Jackson, Biedronka, mam pomysł. Wyrzucę tu drewno, wtedy jakiś po nie przyjdzie. To będzie pułapka. Kurde, strażnicy są zbyt głupi, żeby przyjść po to drewno. Tutaj. Zostaw. Nie no, strażnicy są zbyt głupi, nie przyjdą po to drewno XD.
O jeny, mam nadzieję, że nikt mi nie zabierze tego drewna. Żaden strażnik tutaj nie przyjdzie i go nie weźmie. No serio. Nie wiem, czy strażnicy zdajecie sobie z tego sprawę, ale tu kontrabanda leży, halo. Przyjdzie tu jakiś w końcu. No, strażniku, chodź, 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 chodź. Okej, jest zbyt głupi, żeby tu przyjść. Za niski prestiż XD. Tak, przyszedł tu. No, 6-8, oficerze, 6-6. No, no, zgin, 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 jest, zginął. Padł. Kurde, nic nie miał. Przypiks trochę. Aha. Dobra, dobra, dobra. Wkurzył się trochę na... Dobra. Jest. Teraz tylko przyjść tutaj. O, oficer 69. Masz tu może szczoteczkę, kto... Okej. No, Hubertow Moszkow się na mnie wkurzył. Gdzie leży Hubertow Moszkow? Tutaj. RIP. O! Kamizelka. To wie, że jest kuloodporna XD. Ja nie mogę kamizelki, ja szkoda. A, dobrze, dobrze, dobrze. Słyszałem już te gadanie. 52 za zgaszenie świateł. Okej, Mr. Darken, bo proszę do mnie nie pisać podczas nagrywek. Wiem, że nawet nie wiesz o tym, że nagrywam, ale okej. Siemane. Kurde, chciałem sprawdzić. Ach, dobra. No to śpimy do rana. Dzisiaj dalsza... Dobra, będą takie dwudniowe odcinki. Więc dzisiaj dalsza próba po prostu pobicia strażnika z kluczem. Oficer 69 powinien mieć klucz. Czekajcie, mam pomysł. Biedronka, masz klucz? Zobaczmy, czy oficer Biedronka ma jakikolwiek klucz. Nie, to jest Asus, okej. Teraz jest przypiksowa sytuacja trochę bardzo. Plastik. Okej. To teraz no to nieźle zrobiłem. Kurde, 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 w ostatnich sekundach na Apple wlecę. Pokażę się na apel w ostatnich sekundach. Jest, udało mi się. Nie ma lockdowna. Łoch, jest. Idę, olo. Dobra, już wiem, że Biedronka ma klucz. No czego, Hubertowie, Moszkowie? Serio, mopem. Lamus XD. Dobra, zobaczmy, gdzie mogę się fioletowym dostać. Tam potrzeba białego. Kurde, czy potrzeba mi zielonego? Tutaj mi potrzeba zielonego. No nie wiem, gdzie mi daje dostęp fioletowy. Chyba nigdzie, XD. Jezu, serio, strażnik wypier. Nie ma Hubertowa Moszkowa, no. Dobra, dzisiaj wywalamy Hubertowa Moszkowa. Dzisiaj go wywalamy z pracy i tyle. Jezu. Dobra, nie ma go w pracy i tyle, no. Dlaczego Hubertowie Moszkowie? No cóż, to się nazywa biznes. A ja póki mogę jeszcze sobie wezmę z jeden Resident XD.
Dobra, do 12 trzeba go przetrzymać. Dobra, zaraz 12 do 13 trzeba do niego przytrzymać, przy okazji sam wylecę, ale no. No tu będzie lepiej płatna praca, więc. Okej, nie będzie go, nie da rady. No i dobra, Hubertów Moszko wylatuje. Okej. Wyleciał z pracy. Krawiec wakat, aplikuj. Okej, czyli teraz ja jestem krawcem. Patrzcie, hop. Wrzucam takie coś do ekwipunku. Wkładam na przykład takie kalesony i wrzucamy je tutaj do pojemnika. Jest dosyć prosta praca. Halo, Hubert, Maszka, nie pobijesz mnie? No cóż, Kabik, schodź, no. No chodzę, XD, po całym więzieniu. Dobra, wal się na ryj. Walcie się, głupi strażnicy. Czekajcie, czy ja mam przez to rozumieć, że ten klucz mi nic nie daje, serio? Naprawdę, różowy klucz mi nic, a nic nie daje. Naprawdę? Nigdzie nie ma nic na różowy klucz. Serio? Jak już to jest tutaj ona czerwony, nie no naprawdę. No cóż. No się ma doktorku. Nie wiem, dajmy komuś ten plastikowy, fioletowy. Biedronka ma ten. Biedronka z gównem już dla mnie, według mnie. O, Teen Five jest. Teen Five. Masz. Kamizelka, okej, to też można tam zrobić. Hop. Kit. Kolacja, nie obchodzi mnie to. Mam tutaj ważniejszy cel. Tutaj mamy podkop. Ziemia. Dobra, ruszam się. No. No idę już. No już jestem, halo. No. XD. To jest chamskie. Teraz potrzebuję już tylko zdobyć czerwony klucz.
Dlaczego no? Jutro zacznę moją nową pracę. XD. XD. Na jego oczach weszłem jeszcze, jak ja nie wnikam. Tam jest jakaś tata. Hubert Morszka. Znowu chciał mnie zaatakować, najgorszy. Dobra, walić się na twarze. Nie macie ze mną szans, szybko rozwalę was. Dobra, czyli teraz szukam czerwonego klucza, okej. Burzapka, chodź tu. Kurde. Siema. Biedronka, a nie, Biedronkę już pobiłem raz. Nie, dobra, Biedronka ma tak, ten niepotrzebny klucz. Dobra, Biedrona ma niepotrzebny klucz. Miętóweczki. Serio, Moszka? Byś nie wiedział, kucha, że po prostu cię sklepię zaraz. Odłóż to. O nie, odłóż to. To jest to, Hubert. Hubert Moszka z tym, okej, XD. O Jezu, nie to. Nie to chciałem podnieść. Tego śmiecia chciałem podnieść do izolatki z nim od razu. Zobaczmy, co on tutaj ma w skrzynce. Jakieś same śmieci. Czy z wyjątkiem lekarstwa, bo czy się może jeszcze jakoś przydać? Na przykład tak, o. Siema. Co to ma znaczyć? Klepę. Nie patrzcie, już mu się zrobił jakieś randomowe itemy, no. Widziałam pana strażnika. Dobra, już tutaj trzeba teraz ogarnąć, który ze strażników ma czerwony klucz. Przy okazji zrobię sobie tutaj przejście do drugiej celi, tak dla zabawy XD. O, Hubert Moszkow. Chodź tu. XD. To uczucie, kiedy jakiś typiarz cię atakuje, chociaż wie, że cię nie pokona. Zapalniczka się przyda. Nie, no serio. Żółty klucz, okej, czyli Orlen ma żółty. Potem się mu da jakąś zapalniczkę czy coś. Już nie będzie wkurzony. Weźmy się lepiej, co się ma, widzę 69. Co tutaj Asus masz na sprzedaż? Nic dla mnie, rozumiem. Ci przeszkadza tu w nagrywkach XD. Bloody. Też nic dla mnie, okej, rozumiem. Smutek. Co?
Ale co? Ale przecież on miał przy sobie ciągle ten klucz. XD. Serio? Ale... Naprawdę, przecież on miał przy sobie ciągle ten klucz, wytyfy. Frajer. Dobra. Dobra, teraz bierzemy jakąś nożną szczoteczkę. Nie gadajcie, że podkop mi znaleźli, jeśli znaleźli mój podkop, mój magazyn tajny. Kurde. Zepsuli mój cały idealny plan ucieczki, to zaluję. Dobra, oczywiście Huberta Moszkę trzeba przeszukać, nie ma. Nie ma, teraz dajemy pierdiel temu strażnikowi. Nie ma, teraz idziemy po jakąś pałkę. No, co jest 69? Dobra, 69 się zamknij i dawaj mi lepiej jakiś klucz. Rzeczywiście nic przydatnego. Masz tu może szczoteczkę sobie zaleksać. Albo nie. No i fioletowy klucz. Samuel, ty się zamknij i masz, wypchaj się tymi rzeczami. Dobra, wypchaj się, głupi. No, serio, Hubert Moszka. Jestem tu chroniony przez prawo. Po raz pierwszy się cieszę z prawa XD. Jedonka nie ma nic przydatnego, może nóg cokolwiek będzie miał. Jest to uczucie, kiedy strażnik cały czas miał przy sobie klucz, a powiedział, że został mu ukradziony. Idiota, tępy po prostu. Co, odsuń się, nubie. Dobra, walić Tom, walić snajpera. Dobra, nic przydatnego nie miał, to teraz biegnę. Biegnę! Głupi snajper, nic mi nie zrobisz. Lamusie ostatni. Hop. Dobra, to bijemy się netto. Jezu, serio. Teraz mnie z roboty przez nich wyleją. Dobra, idziemy do pracy. Dobra, zobaczmy, ile jedno takie ubranko będzie tutaj dawało czego. Okej, nieźle. Siema, strażnik. Jakieś randomowe ubranko się robi, okej. Okej, zdaję sobie sprawę z tego, że już dawno miałbym skończony ten. Dobra, teraz mi poszła ku Abroni sklepać kolejnych strażników. Nie wiem po co, ale okej. Czyli Hubertów Moszków będzie na mnie donosił, tak? Kurde, trochę problematyczne. Albo Laura będzie dostawał po ryju. Żyletka, okej. Niczyje biurko. Tak, szczoteczki szukam na swoje te za potrzeby, a żyletki dla niego. Łomu pewnie nigdy nie znajdę, więc on nigdy go nie dostanie. Biurko Jan Maxa.
idzie strażnik, już idzie, widzę go. Wal się, głupi strażniku, nigdy mi nic nie zna robić, nie znajdziesz mnie nawet. Patrz, tu są jakieś mniejsze cele dla gorszych więźniów. Po prostu w tych celach nie ma kibelków. Najgorzej, XD, najgorzej, nie ma kibelków. Tutaj nie ma żyletki. O, Mr. Darken, masz czego? Żyletka. Umiałem temu bezimiennemu, okej. O, Bladi, masz może coś do sprzedaży? Nie ma żadnej broni, szkoda. Potrzebny mi czerwony klucz, żebyś dostać tutaj, bo to jest jakaś jakby szafka. Jeśli się okaże, że jest naprawdę szafka i coś w niej jest, to będzie ciekawie. Czekajcie, mam pomysł. Czekajcie, nie. Dobra, wal się. A, 69. Kurde, sorki. Wyn, 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 formuła 1, kurwa, wyn, kurde, formuła 1, wyn, 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 mają mnie na ogonie, wrogie formułują, kurde, kurde, wyn, 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 formuła 1. Wyścig, kapik kontra cała reszta świata, bo nie. To oszustwo, to nie było fair play. Gdzie zasady fair play w tym wyścigu XD? Powtórka z Formuły 1? Zaraz powtórka z Formuły 1, co? Dobra, idę po coś. Dobra, Hubert Muszka, wejść się w... No co, ej, kapiks, no Hubert Muszka mnie zaatakował, wy debile. No, dobrze. Należało mu się, Lamusowi. Prawość zwyciężyła. O, dzięki. Teraz trzeba znaleźć czegoś bezimiennego i dać mu żyletkę. Nie wnikam po co mu ona, ale okej. Ale naprawdę to już nie leży w moim... O, jest, jest, jest bezimienny, chodź. Siema, masz żyletkę? Okej, dzięki. Miło się z tobą robi interesy. Żabka. Przyłem jego karnet, który ma tam czerwony kluczyk. Nie, Jackson. Klepa, dawaj, klepa w takim razie. Skoro tak chcesz się bawić, no to... Mundur, po co mi? Drewno. Niebieski klucz. Dobra, sklepałbym go, ale mam za mało HP na to, dlatego sobie teraz potrenujemy wyobraźnię. I tam ćwiczenia. Mam pomysł. Potrzebna mi gorąca czekolada. Środki usypiające. Uśpię sobie wszystkich strażników w więzieniu XD. Siema, siema. No siema, wiem jak mnie kochacie. No, no Hubert Muszka, kurde, już psychofan. Serio? Hubert Muszka z dziumy przysapał, bo oni... Okej. Znowu prawość, nie... Znowu brak prawości w tym więzieniu XD. No pomysł, będę klepał strażników jak leci.
Serio, nic nie masz takiego. Pomysł, hop. Kostka mydła. Dobro, walić się na ryzie, głupcy. Wieczorne okienko, okej. Tak, nunchaku albo kastet by się przydało, no. Co? Nunchaku i kastet to są jednak takie rzeczy, z którymi mógłbym normalnie. Zwłaszcza kastet, to jest po prostu... Panie. Masz kastet, to jesteś królem więzienia w tej grze. A teraz myślałem, że może środki usypiające. Tu mamy biurko pana Tini Fiva. Fajwa, okej, hop. Hop. Siema. Bateria moja. Nowej baterie. Dobra, hop. Kurde, głupie gówno. Ja nie znoszę tego systemu pakowania. Ja wolę zwykłe podnoszenie ciężarków, bo ten sposób pakowania jest naprawdę wkurzający, no. Chyba złożę wniosek o przeniesienie do innego więzienia, to jest takie XD. Do takiego, w którym da się normalnie pakować, hehe. Mam pomysł. Hop. Dawać mi hop. 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 A, doliny przejścia. Potrzebne były tylko dwa prześcieradła, okej. Okay. Gdzie? Hop. 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 Dlaczego służyli nas prześcieradłem XD? Gdzie jest Bartmoszka? Tutaj, hop. Podłożymy po niego. Halo, powinniście mu indolić. No, okej. Okay. Hamsko wyrzucił na apelu, to a wy po prostu macie to gdzieś. Okej, okay, no to jest tu najlepsi strażnicy, jakich widziałem. Bo udaje, że śpię. Jak Hubertów Moszków przyrzekam. Już dobra, jestem sam na sam z Hubertowem Moszkowem już. Za donoszenie, głupku. Aż po suszkę do kipunku. No i dobra, tak by się kończył ten odcinek. Więc na razie.